Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Tak, jestem tu, o, malutki Lucek, bo się skarżyliście, że... Kurde, te słuchawki. Bo się skarżyliście, że zasłaniam wam prędkościomierz i nie widzicie, ile jadę na godzinę. To nie jest ważne. Tutaj mogę być duży, mały. To troszeczkę tam będę przesłaniał, no... To mniej więcej widać, to mam być jaki mały... To muszę być po tej stronie. Co, mam mapkę zasłaniać? No to nie jest ważne, ile jadę na godzinę, no. Ważne, że widzicie, który bieg mam wrzucony. Teraz jeżdżę na manualu. Dobra, zostawimy tak, jak jest teraz, okej? I teraz mam problem, ale jest też rozwiązanie tego problemu na tym odcinku. Już wam pokazuję, jak wygląda problem. Mamy tutaj wyścig drag, ukryty, za który dostajemy ciul hajsu, ale to jest właśnie ten trudny drag, który zawsze... A, tutaj jest rozwiązanie problemu, ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Właśnie, boty mają nowe samochody. Ach, tu źle bieg zmieniłem. O, właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. I zobaczycie, i co? Wydłużyłem sobie biegi do maksa tutaj, na dragach, w suprze mojej fantastycznej. I co? I pod koniec zawsze mam blow engine. I już nie da się nic zrobić więcej z tą suprą. Ja myślałem, że ten samochód będzie niesamowity na dragi i nic nie jest w stanie go rozwalić. Chyba, że mi się to właśnie ten setup do dragów nie zapisał w jakiś tam sposób. Nie wiem. No i zobaczcie, tutaj dojeżdżam do mostu i już. Engine blow up. I musimy coś z tym zrobić. Musimy kupić nową furę. Dokładnie tak. I to dzisiaj zrobimy, ale ponieważ jesteśmy w górach i są tu dwa fajne drifty do ogarnięcia, a Supra jest całkiem fajna do driftowania, to właśnie sobie podriftujemy troszeczkę. Więc mamy tutaj pierwszy drift, to jest zwykły i następny jest u sponsora. Chodź tutaj, Supra. I próbujemy. I już widzicie, że coś jest inaczej w tym Need for Speedzie. Skąd boty mają takie fantastyczne samochody? Czy wy to zauważyliście, czy też nie? No to pewnie później zobaczycie jeszcze dokładniej. Ale to jeszcze, to spokojnie, na razie jeszcze nic nie wiecie. I tak, redukcja na jedynkę i... Co to był Kiss the Wall, taki fantastyczny i w Forzie to bym milion punktów za to zgarnął. Ja, widzieliście jak mnie popchali? Oni tutaj grają zespołowo, ja mówię wam. To mi się nie podoba. Ciężko jest, naprawdę. I będzie trzeba dlatego właśnie zmienić furę. Nie wiem nawet, czy nie sprzedam super, a to się chyba nie da sprzedawać. No i z... Nie, dobra, powtarzamy, bo to już jest za wiele. Gdybym tamte punkty zaliczył, to bym już tu był pierwszy. Co? Jak on tam już 10 tysięcy nabił? Gdzie? Oszukiści. 10 tysięcy za pierwszym zakrętem? Co to za ten mark jest? To ten tutaj? Ja nie wiem. Będzie trzeba zmienić furę? Koniecznie. Bo ja coś, ja nie wiem. Albo nie stunigowałem tego samochodu, albo coś. To są jakieś jajca. Na pierwszym zakręcie 10 tysięcy wykręcił. Spoko, tylko gracze tak mogą, a nie jakieś tam głupie boty. Czyż oni nawet nie potrafią driftować, no. Ja tutaj... A, 54 tysiące już na drugim okrążeniu. Co za typ? Skąd on się urwał? Co za gość? Nie, no wiecie co, tak to nie będzie. Ja muszę kupić nową furę dzisiaj koniecznie, ale to zaraz, bo jeszcze musimy drugiego drifta zrobić. Zrobić. Weź to jeszcze wygraj. Widzicie, jaki tutaj poziom trudności jest? To jest poziom hardcore. Nie wiem, on ma już dwa razy tyle punktów co ja, a jest kilka zakrętów tylko dalej. Kręć, Supra, kręć. Muszę tu 10 tysięcy jeszcze. 15 tysięcy jeszcze musiałbym tam dokręcić. No super! I znowu będziemy robić dwa wyścigi przez cały odcinek. Nie, myślę, że nie będzie tak źle. I on tam już ma. 15. Na pewno 15 tysięcy za pierwszym okręcie. No poważnie, co za gościu.
Czekajcie, ja go tu troszeczkę mu trochę pomogę. W ścianę, w ścianę. Udało się. Gówno żeś zarobił. Takie 17 tysięcy. A to moje, dobrze, jest ok. Już myślałem, że to on. Czyli na pierwszym zakręcie wyłapał. Teraz powinno pójść. No patrzcie, jak on mi tutaj uderzył, ale dobrze. Zrobię trochę więcej punktów. Goni mnie, muszę uważać. Co się na jedynce tak muli? Na jedynce to ta Supra tutaj powinna... Kurde... Ja muszę zobaczyć, czym ten Mark driftuje. Popatrzcie, no teraz to mi idzie. Nie wiem, co się stało. Chyba się z tą traską troszeczkę zżyłem. I idzie w miarę dobrze. Najważniejsza to jest ta strefa, żeby to złapać. No bo nawet jak zrobisz takie fantastyczne drifty, które w rzeczywistości, no każdy by się po prostu... Ach, to w Need for Speedzie, Undergroundzie, to i tak będą do dupy, dopóki nie złapiesz strefy. 85 tysięcy. Poszło mu gorzej, ale wtedy miał 85 tysięcy. Co to było? Nie wiem, jakieś dużo save'ów. Nie przeczytałem, źle. Trudno, jedziemy na następny drift i tam też powinniśmy dać radę. Ciekawe, czy tutaj to będzie już tutaj w górach. No ale ten drag mnie martwi i trzeba kupić nową furę, ją stuningować. Myślałem, że już kupimy tą Supra i będziemy nią cisnąć do końca gry. Ja tu widzę, że ani to do wyścigów dobre nie jest. Do driftów chyba tylko najlepsze, nie? A do wyścigów nie bardzo, do dragów też nie za bardzo. Chociaż to myślę, że kwestia tuningu, jakbyśmy tam stuningowali troszeczkę mocniej, to by poszło. I teraz mamy drift, gdzie się możemy wykazać. 260 tysięcy mamy do pobicia. No, to nie jest taka łatwa sprawa. Ale traska jest długa i chyba mamy kilka takich spotów, gdzie naprawdę można nieźle pokręcić. Kurczę, to takie fajne miejsce było. To można było też nacisnąć nieźle punktu. To driftowanie w undergroundzie jest takie... No niefajne, bo kurczę... Musisz robić takie jakieś cały czas dziwne manewry zbrojne. Tak, tu można nieźle pocisnąć, ogólnie to są takie strefy hardkorowego driftu. I cały czas masz tą strefę, jak jedziesz blisko pojazdu ruchu ulicznego. No ej, 8 tysięcy, no szkoda trochę. To jest jedna z najlepszych trasek driftowych w undergroundzie. Naprawdę bardzo by było szkoda ją tak zmarnować. 22! Patrzcie, jeszcze ciągnę ten. Wow! Ach, kurczę. Słabo pociągnęła ta Supra. Co, ona ciągnąć nie umie? Ciągnij! Dobrze, ekstra! Ciśnij. Ooo, tak 14 tysięcy, ale to był taki fajny ślizg. Nie taki udawany jak teraz. Ło! Widzieliście? O, i to jest fajny ślizg. I za to dostaje się jakieś tam 6 tysięcy marne. Dajcie spokój. Dobra, teraz jest bardzo ważny moment. No tak. To jeszcze nie ten poziom samochodów, nie? Później będą mocniejsze. 16 tysięcy pieprzona złotówka mi skasowała. Ej, kurde, bo ja tu chyba... Ile mam tutaj... No to nie, musimy jeszcze raz. Kurde.
Szkoda tą traskę, naprawdę, no tu można nieźle nakręcić tych punktów. Głupio tak czasami, 16 tysięcy nabijesz sobie, jeszcze w miarę dobre drifty robiąc. A tu później ci wyskakuje taka taksuwa, złotuwa. I ci robi problem jakiś. Trzy tysiące, ej. Tak jest, tak jest. No nie, dobra, kurde, 30 tysięcy, serio? Tam można aż tyle wycisnąć? To jest bardzo dużo. Nie popuszczę. Na jedynce, kurczę. Znaczy, im większa prędkość, tym wiadomo, więcej punktów. Ale czasami to ona w ogóle nie ciągnie, no. Wtedy miałem 30, no ale takie już przesterowane 30. O, 8. Nie, no aż boli. Było blisko. Ekstra. Trzeba tą dwójkę tak. Oj, bo prawie zaparkowałem fajnie. Dobrze, dobrze. Który jestem? O, ostatni. Cholera. To musimy tam pocisnąć. Nie wiem, jak tam zrobić ten ślizg. O, ale pięknie teraz pociągnęła. I tutaj przy trafiku tak cały czas jechać i nabijać sobie za strefę. Dobra, próbujmy to. Ale bieda. Dobra, rozpędzamy się. No chyba lepiej jak przedtem. 40! Mało brakowało. 233 tysiące. Dobrze idzie. Zamiast zredukować na jedynkę, to jeszcze trójkę wbiłem. No już nie jest źle, już jestem pierwszy. Ale tą traskę to trzeba wypieścić. Tutaj można naprawdę dużo punktów nabić. Tylko trzeba mieć samochód stunigowany na maksa. To jest jedna z lepszych, jak nie najlepsza trasa do driftu. Klimatyczna. Kilka takich strefek jest, gdzie można naprawdę dużo nabić. I jednocześnie nie jest taka łatwa do wygrywania. I cyk. Udało się, prawie 300 tysięcy. Całkiem niezły wynik, chociaż mogło być lepiej. 2000 na koncie, elegancko. Idziemy dalej, coś mamy SMS-a. Spoilery nowe. A, za moment nam te spoilery nie będą potrzebne. Zobaczycie, jakie mam samochody fantastyczne. Zobaczymy, czy tu jest jakieś coś do roboty. O, zobaczcie, jest ukryty wyścig, ukryty sprint. Dawaj go. No sprinta myślę, że pocisnę suprą, co? Czy nie? Chociaż, no nie wiem, do tego najlepiej to by się sprawdził mój fantastyczny Peugeot. Gdzie mi tu? Ale twardy. Skrótem gnoja. Już powiem wam tak.
Jest nowy Golf 4. Takiego Golfa jeszcze nie widzieliście. Mazda Miata jest zupełnie nowa. Też najnowszy model. Jak będę wam pokazywał w sklepie, to nie uwierzycie. Nie widzieliście jeszcze takiego modelu. To jest wersja przedpremierowa. Tutaj jest właśnie w Undergroundzie. O, w ogóle... A, co później wam powiem, coś jeszcze ciekawego na temat Undergrounda. Byłem troszeczkę zszokowany, jak coś zobaczyłem. Będziemy musieli sobie tu porobić te wyścigi wszystkie na górce i potem zjedziemy na dół do salonu samochodowego, pokażę wam cudo na kiju. Nie uwierzycie, że tak się dzieje. Ale świetnie jeżdża, musicie przyznać, nie? Cyk! No kurczę, coś tam mnie gonią. No, Supra taka najlepsza na zakręty nie jest. Chociaż ja chyba ją robiłem tutaj na te sprinty i okrążenia, tak żeby miała jak najkrótsze biegi i chyba docisk maksymalny, ale to chyba były tylko okrążenia. Sprinty są oddzielnie. Gdzie się pchasz? Następny. Kurde no. Co on tak skręcił Audi? A3 Sebix jakiś jedzie. Trzeba mu pomóc trochę. Dawaj superka, jedź. Ha! Jeszcze się wybronił z tego... Z takiego poślizgu, ja już bym na dachu był. No kurde, nie dogonię go, no ja. Ja widzę, że tu trzeba już jechać do salonu samochodowego. O, jakoś się udało, bo skusił. No gdzie? Pieprzony, dostałeś banie ode mnie już. Co za gość. I patrzcie, na pewno by tak zrobił tu. Nie, no to są jakieś jaja. Jedziemy do salonu samochodowego od razu. Trzeba kupić nową furę, nie ma opcji. Tu jest ukryty wyścig, pamiętajcie, że tu jest ukryty wyścig, dobra? Jedziemy i tutaj jest, to jest najlepsze też w Undergroundzie, że musimy przejechać teraz przez cały świat. Bo nie na tutaj tak wygodnie jak w innych grach nowoczesnych, że się teleportujemy z jednego miejsca na drugie. Nie, tu musisz cały świat przejechać, żeby dojechać do salonu samochodowego. Tak. I trzeba będzie kupić tą furę. Znaczy tu się nie kupuje furek, kupuje się do nich tylko części tuningowe. Mamy 18 tysięcy... dolarów w banku. Czy to nam wystarczy? Zerknijmy na mapkę, jak to wygląda. Mamy tu gwiazdkę jedną do roboty. O! I to może się okazać, że to będzie gwiazdka, gdzie będziemy musieli zjechać i tak na dół. Byłoby miło. Moment, czemu ona mi się nie pojawia? No to zimne. Tu są sprinty, ale Supra, no tutaj jeszcze okrążenie. Zobaczcie, ile ukrytych wyścigów w tym stage'u jest. Bardzo dużo, bardzo. Nie trzeba to wszystko porobić, ale już nową furą. No nie mogę się doczekać, jak wam pokażę, co to będzie za fura, bo odblokowała się nowa. Fantastyczna. Przedsmak tego widzieliście już na tym dragu, który mi również nie wyszedł. I mamy tu... No szkurde, ta Supra nie skręca, ale to się zaraz zmieni. Co my tu mamy? A to tylko zdjęcie będzie. Dziękuję, zdjęcie. Okej, okay. To było najlepsze zdjęcie, jakie mogło być. Super okładka. To mówi wszystko. Jedziemy dalej. Teraz tak. Tu mamy jeszcze jedną gwiazdkę do roboty, ale wiecie co? Tą gwiazdkę zrobimy już w nowej furze. Nie ma co. Super fajny samochód, bardzo lubię. To też ciekawe, bo próbowałem złożyć, jeśli chodzi o model plastikowy, to próbowałem właśnie złożyć Suprę, też mi nie wyszła. W Undergroundzie Supra mi nie wyszła, to jakiś znak. To chyba znak, że trzeba kupić nowy samochód. Cyk, 200 dolców. Przyda się każdy dolarec, bo będziemy zaraz kupować Fury i części tuningowe do niej będą drogie. A właśnie chyba się odblokowały tam jakieś części tuningowe. Powinienem zajrzeć do salonu z częściami i ogarnąć temat, a nie się tutaj użalać nad tym, że brakuje mi biegu na dragu. Właśnie. Teoretycznie tak jak jeżdżę teraz po jeździe spowodnej, to tam daje radę, ale widzieliście co te boty odpieprzają, to nie są przelewki. Ja tutaj muszę wytoczyć troszeczkę
większe działa do tej roboty, bo co byś nie robił, to te gnoje i tak cię wyprzedzą. To nie fair, to naprawdę nie fair. I trzeba tutaj wyciągnąć taką broń, że jak dodasz gazu, to wszyscy znikną ci z lusterek wstecznych. Tak ma być. Tu mamy niedaleko salon samochodowy. Długo się zjeżdża z tej góry, bardzo długo. Ale zobaczycie, co się teraz będzie działo. No nie uwierzycie. Po prostu oczy wam wyjdą z orbit. No, tu musimy skręcić w prawo zaraz. I potem znowu w prawo, potem w lewo. Cyk i tak. No i mamy nową... No już nie mogę się doczekać, jak wam to pokażę. Wbijamy. Welcome to the delivery room. Aluminum and steel isn't crafted any better than this. Select a sweet set of wheels right. Yeah boy! I co ty na to powiesz? Yeah boy! To jest najnowsza Mazda MX-5. Nie widzieliście takiej jeszcze. Pokażę wam inne nowe samochody, jakie mam. Patrzcie tutaj, Hyundai Coupe. Widzieliście kiedyś taką furę? Widzieliście kiedyś taką furę? To jest najnowszy Hyundai. Widzieliście Toyota Celica? Kurde, a widzieliście Lexusa IS300? To jest właśnie to. A widzieliście Golfa GTI? To jeszcze nie koniec, ale będą nowe fury. Kurde, takie fantastyczne. Się zastanawiam, którą furą ich najlepiej dowalić. Tutaj jest Mazda MX-5, taka dosyć hardkorowa. W środku mamy ludzika, już czeka. On mówi, że weź mnie. Nie wiem, podoba mi się. Hyundai też mi się podoba. Wydechy z boku, ciekawe jak to będzie w Undergroundzie wyglądało. Zastanawiam się właśnie. Dobra, weźmy BMW. Jedziemy tym stunigowanym mocno Hyundaiem. Cyk. I co powiecie na to? I teraz no co? No, trzeba oczywiście troszeczkę osiągi tutaj zwiększyć. Bo obecnie mamy kupę troszeczkę. Czy tu będą jakieś drifty w okolicy? Chciałbym sprawdzić, czy ten samochód ma napęd na tył. Czy też na przód, bo Hyundai ma normalnie napęd na przód. Muszę was zasmucić, mamy tu napęd na przód. Ale tak słabo trochę, no. Słabo, bardzo słabo. Ale trudno, no. No jest jak jest, no. Musimy się z tym pogodzić. Może to tylko dym leciał z przednich kół. No. Wbijamy. Cyk, patrzcie jak to wygląda. Czy to wam się nie mi się podoba bardzo. No i musimy tu teraz w ciur hajsu wydać na to wszystko. Dajcie spokój. Ech. Trudno, no. Trzeba to trzeba. Trzeba zacząć wygrywać w tej grze, bo to mi się przestaje podobać, moi drodzy. A to jakieś nowe części są chyba? Okej. I obniżę... 4000 mi zostało tylko. No nie fajnie, powiem wam. Musimy się jakoś obyć chyba bez nitrosa. 300 dolców. Ale mamy już totalną glebę. No i co, nie mamy... Ile tu jeszcze rzeczy trzeba kupić? O, shit. To źle. A czekajcie, może jak wbiję do garażu, uda się sprzedać Suprę. Mamy stunigowaną furę, proszę bardzo. Troszeczkę, no bo to jeszcze... Kurde, no ciężko będzie, zobaczmy. I tak, mamy Escalade'a. Czy coś można z tymi autami zrobić? Podejrzewam, że nie. Można je ewentualnie wymienić, nie? Visual rating 0. Zresztą mamy bodyki taki wyrąbany w kosmos. Fantastycznie zrobione BMW. Co oni tutaj? Visual rating 0. Cholera. Grać nie potrafią. Dobrze, zobaczymy jak to będzie jeździć. Co, bierzemy jakiś pierwszy lepszy wyścig? Nie, tutaj mamy gwiazdkę, zrobimy zdjęcie, za to będzie chyba hajs. Jak fajnie brzmi, yeah. Tak, no nitra nie mamy, więc nie zobaczymy jak tutaj płomień leci, źrury. Ale będziemy musieli dojechać w jakieś miejsce.
O nie, gdzie trzeba jechać? Ja pierdzie, ale to dobrze. Pojedziemy w tamto miejsce, bo tam mamy też jedną gwiazdkę do zaliczenia. Ten samochód na razie nie jeździ, no co mam wam dużo powiedzieć? No, słabizna. Ale brzmi fantastycznie, podoba mi się. I całkiem dobrze skręca chyba. Zobaczymy, jak będzie właśnie na tych krętych drogach tam w górach. Jeszcze nie mamy maksymalnego tuningu, ale spokojnie. To będą sekundy, jak my ten samochód odpicujemy. I na jakimkolwiek dragu to rozwalimy wszystkich, gwarantuję wam to. Ciekawe właśnie, jak będzie na drifcie ten samochód się zachowywał teraz, no bo normalnie BMW GTR ma napęd na tył, zgadza się? A Hyundai w tej grze ma napęd na przód. Jak widzieliśmy, podjechaliśmy do ściany, dodałem gazu na jedynce, no i tam dym leciał z przednich opon. Takie dziwne trochę. Czy nam się to podoba? Zarzuciło samochód tak, jakby to był napęd na tył. I teraz widzimy, dodaję ostro gazu, dym leci z tylnych kół. Czyli zależy, jak ten samochód jest zrobiony do tej gry, nie? To też tak nie do końca wiadomo. No nic, ja tu się tak zastanawiam, ale jedno jest pewne, musimy zdążyć na czas i zrobić fantastyczne zdjęcie. W tamtym miejscu, gdzie zdjęcie zrobić musimy, jest prawdopodobnie skok. I będziemy musieli zrobić taki fajny most wantedowy skok. Teraz jeszcze jedna sprawa, będziemy musieli zmienić kolor tego samochodu. Jest obecnie czerwony, nie wiem, czy zauważyliście, jest czerwony. Jak zmienimy ten kolor, nie wiem, czarny? Czarny nie, bo ja właśnie lubię patrzeć sobie na to auto. To jest jeden z fajniejszych BMW, jakie ja lubię. I no, tak głupio by było ukrywać wszystkie te kształty, ten poszerzony body kit kolorem czarnym. O shit, mamy pół minuty do dojechania na miejsce. Czy się uda? Czy się nie uda? Nie raz już tu jechałem. 20 sekund, starczy czasu. Myślałem, że będzie lipa, ale jest dobrze. I uwaga. Hop. O, i właśnie. Widzicie te przednie opony? Musimy z tej strony zrobić zdjęcie. Nie, czekajcie. Control car. Hamulec. Cofamy gnojem. O. Teraz. Cycle kamera. Jeszcze raz weźmy sobie do tyłu. Kawałek. Niech to się... O! I teraz cyk. Elegancko. Cycle kamera jeszcze raz. Patrzcie, no, czy może być lepiej? Nie może być lepiej. O, i tu mamy następną gwiazdkę i też trzeba gdzieś jechać. Ale wiecie co, ja mam wielką ochotę sprawdzić, jak ten samochód będzie się spłycował na jakimkolwiek wyścigu. A ponieważ niedaleko mamy sprint, jedźmy. Zobaczymy. Nie mamy tu maksymalnego tuningu, ale widzieliście, przy włożeniu czegokolwiek staty wariowały. Samochód osiągał jakieś niesamowite wartości, jeśli chodzi o osiągi. Może być ciekawie. No jak się nie uda z tym autem, to jeszcze tam później auta będą, które są fantastyczne. I też takie najnowsze modele, jakich jeszcze nigdy nie widzieliście w tej grze. Naprawdę. Teraz dopiero dodali DLC do tej gry i można właśnie sobie nabyć. O, i teraz palę kapcia. Świetnie. O, widzieliście to? Podobało wam się? Ekstra. Jedź. Ach, trochę słabo ten start. No ale wiadomo, tu jeszcze nie ma turbo. Nie ma nic takiego dobrego. A już auto ciś... Co? Co te boty? Widzicie? Widzicie, jak oni oszukują? Nie ufajcie nigdy. Jak ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że nazywa się bot, nie ufaj mu. Po, jako ty, co przy wewnętrznej wyrobiłeś ten zakręt? Rozumiem, Peugeot, że taki, ale kurde. No nie. Jak oni jeżdżą. Ja mówię, tutaj trzeba już hardkorowe fury mieć, bo to jest tak odrobinkę przesada, jak oni tu jeżdżą. To mi się w ogóle nie podoba. Może wam się to podoba, ale mi nie. Nie jest jak w Fordzie, że możemy sobie teraz cofnąć czas i poprawić ten zakręt. A oni chyba mają właśnie takie cofanie. Nie wiem,
Zależy jakie oce wykupili. Kurde. Ech, no nic, musimy jakoś dealać. Później się zarobi hajsy jakoś. Szkoda, że w tą Suprę wszystko zainwestowałem, co najlepsze. Chociaż ja wiem, czy szkoda. Supra też fajny samochód, no ale kurczę, niestety nie ma Grandzie. Chyba, że rzeczywiście nie zainstalowałem jakichś dobrych części wcześniej, które mi się odblokowały. I dlatego tam był problem na dragu. Ale spokojnie, teraz już mamy taki samochód. Żadne dragi nie będą mi straszne. Biegi będą się zmieniać w ułamkach sekund, jak sunigujemy ten samochód. Teraz to no, tak testowo jedziemy tylko. Zobaczyć, czy może coś z tego będzie. No chyba będzie trzeba wrócić do Supry na chwilę i sprawdzić, czy coś jeszcze tam powygrywamy tamtym samochodem, żeby zarobić kasę. Rzuca dupę gnojowi, no. Nie, dobra, moi drodzy. Będzie trzeba popracować nad tym samochodem. Na następny odcinek odpisujemy furę jak trzeba. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.